ostatnio także sporo mówi się właśnie o związku Rinkiego z Joanną Przetakiewicz. Czy ty czytasz w ogóle to, co piszą portale? To znaczy słyszała, poza tym miałam taki sen, poza tym jestem osobą bardzo intuicyjną i życzę im wszystkiego najlepszego, na pewno. Ale sen, czyli śniło ci się, że właśnie oni się zwiążą? Śniło mi się tak, do kogoś nawet, chyba do Łukasza Jemio napisałam, ja mówię, ty wiesz co, śniło mi się, to było w lutym, śniło mi się, bo przyjechałam do Polski, zatrzymałam się właśnie u Rinkiego i śniło mi się, że Rinkie się spotyka z Aśką i się zaczęłam śmiać z tego. I on też. No i po paru miesiącach się dowiedziałam, że to jednak jest prawda. No ale życzę im wszystkiego najlepszego, no. To ja chciałam pociągnąć temat tych snów. Czy tobie tak pierwszy raz się zdarzyło, że ten sen był taki troszeczkę proroczy? Czy masz jakiś taki szósty zmysł? To był pierwszy sen, tak, który rzeczywiście był proroczy i też śniło mi się mój przyjaciel taki z południowej Afryki. Śniło mi się, wysłałam, ja mówię, wiesz, śniło mi się, że wychodzisz za mąż i będziesz miał dziecko. I wyobraź sobie, że tydzień temu dał post na Instagramie, że właśnie spodziewają się razem dziecka i ona powiedziała tak. Czyli ja mówię, Jezu, co się ze mną dzieje w ogóle, jakieś mam sny, no plus ten sen, więc gdzieś coś tam działa. Ale podchodzisz do tego na takim zupełnie totalnym luzie, mówię tutaj o tym nowym związku, właśnie związku z Asią, nie żywisz jakiejś urazy, jak to czasami bywa, były partner, była partnerka. Nie, oczywiście, że nie. Ja im życzę wszystkiego najlepszego. No, wypisywała do niego, jak byliśmy razem. Gdzieś widocznie jej się bardzo podobał, więc nam to nie wyszło. Nie pasował mi ten związek. Ja jednak tęsknię za Los Angeles i czuję się tam szczęśliwa. Znalazłam nowego mężczyznę. No i może rzeczywiście, no, jest wolny. Pewnie czekała na ten moment, więc życzę wszystkiego najlepszego. Ale sklepu Lamania nie będziesz odwiedzać. Ale nie, ja nie mam tutaj żadnej zazdrości czy nie wiem, jakiejś tam, nie, życzę mi naprawdę wszystkiego najlepszego.